W 2013 roku na Stadionie Śląskim po raz pierwszy zorganizowano sportową lekcję historii, która zachwyciła wszystkich śląskich fanów piłki nożnej. Po ubiegłorocznym sukcesie retrospekcji meczu Polska-Brazylia z 1938 roku, w tym roku Stadion Śląski zamierza przypomnieć mieszkańcom regionu inny, bardzo ważny mecz biało-czerwonych. Chodzi o rozegrany dokładnie 40 lat temu mecz Polska-RFN na piłkarskich Mistrzostwach Świata w 1974 roku, na których Polska zajęła trzecie miejsce. Sportowa lekcja historii odbywa się na Stadionie Śląskim już po raz drugi. Co będzie upamiętniała tym razem? 40. rocznicę meczu na wodzie. To słynny mecz, który myślę kibice futbolu doskonale pamiętają. Mecz Polska kontra Republika Federalna Niemiec podczas Mistrzostw Świata w 1974 roku. Mecz przegrany przez nas i ten mecz spowodował, że nie graliśmy w finale Mistrzostw Świata. Rocznica okrągła, więc chcemy pokazać i wspomnieć te wielkie wydarzenie. Do udziału w imprezie organizatorzy zaprosili piłkarzy i trenerów polskiej reprezentacji, uczestników tego wielkiego wydarzenia sportowego z 1974 roku. Znane postacie polskiej piłki oraz reprezentacji Śląska Old Boyów. Bardzo się staramy, żeby kilku piłkarzy z naszej reprezentacji z 1974 roku przyjechało na to spotkanie. Nie jest to łatwe, ale mam nadzieję, że kilka gwiazd nie zawiedzie. No i oni wystąpią oczywiście jako Polska, natomiast przeciwnikiem będzie RFN, czyli reprezentacja Śląska Old Boyów. Tak to przygotowaliśmy, bo właśnie razem z tą drużyną przygotowujemy tę imprezę. Także nie zabraknie gwiazd śląskiej piłki. No i też myślę, dlatego warto wybrać się na Stadion Śląski. Spotkanie piłkarskich gwiazd z reprezentacją Śląska Old Boyów w PRL-owskim kostiumie zapowiada się niezwykle interesująco nie tylko dla wszystkich fanów piłki nożnej, ale także dla każdego, kto ma ochotę przypomnieć sobie lub poznać niepowtarzalną atmosferę tamtych lat. To, co będzie, myślę, atrakcyjne dla tych, którzy przyjdą, bo wstęp jest wolny. 8 czerwca o 16 zaczyna się mecz w strojach z tamtych lat. Także i sędziowie, i piłkarze wystąpią w strojach z tamtych lat, przy muzyce z tamtych lat, więc myślę, że ta atmosfera dodatkowo przypomni tamte wydarzenie. Myślę, że dla tych, którzy pamiętają tamten mecz, będzie to miłe wspomnienie. Dla tych, którzy nie znają tej historii lub chcą poznać, no to zapraszamy serdecznie na Stadion Śląski. Na lekcję historii. Sportową lekcję historii, bo to jest też taki walor edukacyjny, na którym nam bardzo zależy. Dlatego liczymy na to, że i całe rodziny tutaj na nasze boisko treningowe przyjdą i będą kibicowały. Serdecznie zapraszamy do kibicowania już w tę niedzielę, 8 czerwca. Być może tym razem los się odwróci i polska reprezentacja pokona przedstawicieli RFN-u.